Cześć wszystkim, ja się nazywam Krzysztof i spróbuję odpowiedzieć na pytanie podczas dzisiejszego webinaru. Pytanie, dlaczego warto stawiać na digital w 2020 roku? Jak zauważyliście, pytanie zawiera już tezę, czyli to znaczy, że zakładamy, że warto stawiać na ten digital. Spróbujemy odpowiedzieć, dlaczego naszym zdaniem i żeby do tego dojść, przejdziemy przez historię powstania rynku, aby określić, w jakim momencie rozwoju teraz jesteśmy i co nas doprowadziło do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz. I porozmawiamy o serwisach cyfrowych, ich różnej popularności i o tym, który z nich może być najważniejszy dla nas, który mniej ważny. I dojdziemy też do tego, jak odpowiedzialnie podejmować podstawowe decyzje, jeżeli chodzi o wybór dystrybucji cyfrowej i nasze wszelkie ruchy w tym kierunku. Na początek jeszcze chwilę o tym, kim jesteśmy, kogo reprezentuję tutaj i co ja robię w firmie Independent Digital. Dla tych, którzy nas jeszcze nie znają, jesteśmy największym niezależnym agregatorem cyfrowej muzyki w Polsce. Dostarczamy katalog ponad 1000 klientów do ponad 50 serwisów cyfrowych na całym świecie, z którymi współpracujemy na bazie bezpośrednich umów. Posiadamy duże zaplecze marketingowe, techniczne, finansowe, dzięki czemu obsługujemy całą sprzedaż samodzielnie. Działamy też na rynkach zagranicznych. Mamy biura w Berlinie, w Paryżu, w Londynie. I ja się nazywam Krzysztof, jak już wspominałem, pracuję w Independent już od 3 lata. Zajmuję się w Independent relacją, współpracą biznesową z serwisami cyfrowymi właśnie, więc dużo będzie o tych różnych serwisach. Tak jak wspominałem, chciałbym, żebyśmy zaczęli od opowieści o tym, jak powstała gałąź cyfrowa branży muzycznej oraz jakie są perspektywy na kolejne lata. Wykres, który widzicie, przedstawia wartość branży muzycznej, branży nagraniowej w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni 30 lat między 1977 a 2017-40 rokiem. I jak widzicie, między początkiem lat 80. a 1999 rokiem branża muzyczna w Stanach Zjednoczonych szalenie rosła do góry. To był złoty okres dla branży muzycznej, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. I wyraźnym momentem załamania tego wzrostu jest rok 1999, w którym powstaje serwis Napster. I wraz z rozpowszechnieniem internetu powstają serwisy podobne do Napstera. A Napster to był serwis, który, obchodząc ustawodawstwo chroniące prawa własności intelektualnej, pozwalał udostępniać między użytkownikami tego serwisu treści sobie nawzajem, co spowodowało wypłynięcie treści muzycznych i nagrań do internetu i na masową skalę rozpowszechnianie ich w obrocie nielegalnym, nieoficjalnym. Jak widzicie, w 1999 roku po powstaniu tego Napstera branża tak samo szybko jak rosła w Stanach Zjednoczonych, jeszcze szybciej zaczęła spadać i można powiedzieć wręcz, że branża muzyczna trochę się znalazła w popłochu, krytycznym miejscu i trzeba było do tej sytuacji, którą nam internet prezentował, jakoś się dostosować. I pierwszym takim znaczącym odruchem w tym kierunku było powstanie iTunesa. iTunesa, który powstał jako aplikacja czy narzędzie Apple'a w 2001 roku, a w 2003 zaczął sprzedawać i udostępniać muzykę. I pomysł iTunesa był dosyć prosty, polegające na tym, że jeżeli zaproponujemy odpowiednio niską cenę, to było wtedy ten symboliczny dolar, czy 99 centów za utwór, to konsumentom czy słuchaczom nie będzie się chciało czy opłacało szukać gdzieś po jakichś
na półlegalnych czy nielegalnych serwisach, jakichś nieoryginalnych wersji ściągania MP3 i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że iTunes był zintegrowany z hardwarem Apple'a, czyli był preinstalowany na wszelkich komputerach i smartfonach produkowanych przez Apple'a, które w Stanach Zjednoczonych są bardzo dobrze sprzedającymi się sprzętami. Jak widać, iTunes rozpoczął nową erę w pewnym sensie w konstrukcji wartości rynku nagraniowego i powstał tak zwany digital, który przez kolejne lata rósł. To jest zdjęcie pokazujące wartość Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o świat, to wygląda to mniej więcej w ten sposób. To jest struktura wartości rynku w ujęciu globalnym. I jak widać, sprzedaż cyfrowa w 2019 roku wyniosła już 63,3% z całej wartości rynku cyfrowego, czyli w pewnym sensie przejmuje prym, jeżeli chodzi o generowanie przychodu w branży. I na tym wykresie widać też dokładnie, że po 14 latach konsekwentnych spadków, jeżeli chodzi o branżę, które rozpoczęło właśnie piractwo i odchodzenie od kupowania płyt legalnie, od 2015 roku, po raz pierwszy w skali tych 15 lat, branża nagraniowa rok do roku rośnie. Mamy za nami już 5 kolejnych lat wzrostu i dosyć w oczywisty sposób widać, że to dzięki właśnie branży cyfrowej ten wzrost był możliwy. Myślę, że nie będzie nadużyciem powiedzieć, że branża cyfrowa w pewnym sensie trochę uratowała branżę pornograficzną przed tym spadkiem jeszcze drastyczniejszym, wręcz do zera. Na tym wykresie też widać, że sama ta branża cyfrowa, za którą odpowiadają dwa te niebieskie kolory, jasny niebieski i ciemny niebieski, sama zdążyła też już przeżyć wewnątrz siebie transformację. To znaczy rozpoczął ją, rozwój tej branży cyfrowej rozpoczął iTunes z serwisem, w którym funkcjonowała, czy funkcjonuje sprzedaż w modelu download, polegająca oczywiście na tym, jak wszyscy wiedzą, że trzeba było plik zapisać bezpośrednio na dysku twardym urządzenia, z którego chcieliśmy odtwarzać tę muzykę. Natomiast w kolejnych latach te miejsce downloadowi zaczyna zabierać streaming, czyli model, który pojawił się między 2007 a 2009 rokiem, kiedy serwisy takie jak Deezer i Spotify uruchomiły swoją działalność i wraz z powszechnością szybkiego internetu i rozwojem rynku smartfonowego ten model streamingowy, czyli model, w którym nie zapisujemy w pamięci twardej naszych urządzeń tych treści, przejął prym i wyparł już model download niemal do zera. Spodziewamy się, że ten model download w najbliższych latach straci znaczenie całkowicie. Jeżeli chodzi o to, jak się Polska na tej w tym rozróżnieniu umiejscawia, to tutaj mamy dane niedawno opublikowane, chyba w zeszły piątek, przez SPAW dotyczące polskiego rynku muzycznego. I sprzedaż cyfrowa w Polsce stanowi 39,4%, czyli niemal odrobinę ponad 20 punktów procentowych mniej niż średnia światowa, więc jesteśmy odrobinę za trendem, natomiast kierunek jest wyraźny. Branża nagraniowa według wyliczeń SPAW-u w 2019 roku urosła o 8,9% w stosunku do 2018 roku i zasadniczym motorem tego wzrostu była właśnie sprzedaż cyfrowa, której wartość wzrosła o 22%, jak widać.
Co jest pozytywną niespodzianką? Sprzedaż fizyczna również w 2019 roku wzrosła. Mówię pozytywną niespodzianką, bo ostatnimi laty notowaliśmy również spadki. Natomiast ten wzrost był tutaj wygenerowany głównie przez wzrost sprzedaży winyla. Jeżeli chodzi o sprzedaż płyt CD, to była ona mniej więcej na tym samym poziomie, co wciąż jest dobrym wynikiem. Jeżeli chcielibyśmy spojrzeć wstecz, to przepraszam, w przód oczywiście, to ten wykres przedstawia raport, analizę wykonaną przez bank mający na celu dać insight inwestorom giełdowym na temat tego, czy warto inwestować w serwisy streamingowe. I ten bank, Goldman Sachs, oczywiście może się różnie kojarzyć po 2018 roku ta nazwa. Jednak oni spodziewają się, że do 2030 roku streaming niemal całkowicie wyprze sprzedaż fizyczną, jak i download, oraz podwoić wartość rynku muzycznego w porównaniu do tego, na jakim poziomie jest dzisiaj. Pozostaje postawić sobie pytanie, co się stanie z płytą CD jako nośnikiem muzyki. I warto moim zdaniem na wątek tej płyty CD patrzeć w kontekście nie tylko nośnika muzyki, ale jeżeli przyjrzymy się na pozostałe funkcje, jakie dotychczas płyta CD dla nas spełniała, to sądzę, że można zakładać, że CD po prostu kończy się jako nośnik danych. Era CD kończy się jako nośnik danych, bo abstrahując od muzyki, przestajemy używać CD do tego, aby dzielić się plikami, czyli nie nagrywamy już na płytę zdjęć z wakacji, żeby dać je mamie, tylko wysyłamy jej to albo WeTransferem, albo na pendrive'ie. Nie używamy płyt CD jako backupu danych, bo po pierwsze mają stosunkowo niewielką już pojemność i korzystamy z dysków USB i z dysków wirtualnych itd., itd. To, że ta płyta CD wychodzi z rynku, jest też w oczywisty sposób widoczne u producentów komputerów, gdzie coraz trudniej jest kupić de facto komputer z CD-ROM-em. Producenci komputerów przewidują wymarcie płyty CD i dzięki temu mogą też budować urządzenia właśnie mniejsze, lżejsze i tańsze. Natomiast jeżeli chodzi o samochody, to tutaj też mamy odwrót do tego i też coraz ciężej w nowych samochodach znaleźć modele, w których są instalowane CD-ROMy. To jest tutaj już bezpośrednio związane z muzyką, natomiast oczywiście przodują w tym, jak w tej rewolucji, w pełnym sensie przodują w tym Stany Zjednoczone i według pewnych szacunków do przyszłego roku już 46% samochodów nie będzie posiadać czytników CD, więc zarówno widzimy wycofanie się z płyty CD od strony właśnie konsumenckiej, jak i tej, gdzie od tej strony producentów, odtwarzaczy tego nośnika. To tyle, jeżeli chodzi o historię rynku cyfrowego i to, jak zakładamy, że będzie to wyglądać w przyszłości. Tyle słowem wstępu, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, dlaczego warto stawiać na digital. Teraz chciałbym, żebyśmy zeszli troszeczkę głębiej i przyjrzeli się temu digitalowi już trochę bardziej od środka. I spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, który serwis cyfrowy, których jest bardzo dużo, jest aktualnie najważniejszy. I oczywiście odpowiedź na to pytanie jest zależna od tego, jaką muzykę, komu i gdzie chcemy sprzedawać. Przedstawiłem wam trochę danych, które mogą być może coś zasugerować, jak się układać w kontekście dystrybucji cyfrowej, myśląc zwłaszcza o eksporcie swojej muzyki, co myślę, że jest w temacie
organizatora tego wydarzenia. Ale zaczynając oczywiście od rynku polskiego, ten wykres przedstawia przychód artystów wykonujących muzykę w języku polskim z naszego katalogu w podziale właśnie na serwisy i na proporcje, jaką część tego przychodu generują te konkretne serwisy. Jak widać, najważniejszym źródłem przychodu z branży cyfrowej wśród polskich właśnie wykonawców jest Spotify i YouTube, przy czym zaznaczam, że YouTube jest ujęty tutaj jako całość. Jest to zarówno YouTube wideo streaming, czyli teledyski, ten jaki, z jakiego korzystamy wszyscy, i zarówno ten YouTube Music, który w zeszłym roku wszedł na polski rynek. Więc te serwisy jako źródła przychodu w Polsce zdecydowanie górują. Tutaj zwracam Waszą uwagę na Tidal, który stosunkowo być może zaskakująco niski wynik, jeżeli chodzi o te kwestie, o to rozróżnienie osiąga. Mówię zaskakujący, bo Tidal bardzo często jest wymieniany jednym tchem zaraz przez Spotify w Polsce, jest bardzo popularny w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników, to dzięki współpracy z firmami telekomunikacyjnymi. Natomiast Tidal, polski rynek dla Tidala jest drugim najważniejszym rynkiem po Stanach Zjednoczonych, więc de facto Tidal jest, jeżeli chodzi o skalę globalną, trochę ma zdecydowanie mniejsze znaczenie niż dla Polski. A przychód, który jest proporcjonalnie o tyle niższy, to ma wpływ również na to, że głównie za popularnością Tidala stoją właśnie współpracy z serwisami telekomunikacyjnymi, o czym później powiem, kiedy będziemy się zastanawiać, w jaki sposób serwisy cyfrowe generują pieniądze. Jeżeli chodzi o te telekomy, T-Mobile, Comtel, Orange, które są tutaj ujęte, to jest jeszcze resztka, jeżeli mogę tak się wyrazić, rynku ringtonów, czyli granie na czekanie, które w swoim czasie miało bardzo dużą popularność, oczywiście w konkretnych gatunkach muzycznych w Polsce generowało ogromny przychód dla niektórych wydawców. Teraz już zdecydowanie widać odejście od tego modelu. Zakładamy, że wkrótce te serwisy skończą działalność. Te proporcje były o wiele większe jeszcze kilka lat temu, jednak ten sposób konsumowania muzyki traci na znaczeniu sukcesywnie z roku na rok. Jeżeli chodzi o ujęcie w skali globalnej, to tutaj jest trochę mniej dokładne wyliczenie polegające w oparciu na liczbę użytkowników tych serwisów i a w zasadzie subskrybentów, co jest ważne. W skali światowej wygląda to tak, że Spotify jest zdecydowanie największy, jeżeli o to chodzi, ale depczą mu po piętach serwisy Apple Music, Amazon i YouTube, pomijam ten, za chwilę do tego wrócę, które w bardzo dynamiczny sposób przyciągają użytkowników czy subskrybentów. I właśnie o czym chciałbym powiedzieć. Warto zwracać uwagę na to, że kiedy dane serwisy chwalą się przekroczeniem kolejnych progów zakładanych, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników czy subskrybentów, to zwłaszcza w przypadku Spotify, a warto zorientować się, czy chodzi o liczbę użytkowników czy subskrybentów właśnie płacących, bo jak widać tutaj na przykładzie Spotify'a, pierwszą głośną liczbą, o której Spotify lubi mówić, to jest to, że w ostatnim kwartale 2020 roku mieli już zarejestrowanych 286 milionów użytkowników. Jednak płacących za subskrypcję wśród nich było mniej niż połowa, bo aż, ale może tylko w tym kontekście 131 milionów. Dlaczego warto o tym pamiętać? Bo Spotify
i jego model reklamowy generuje jedynie 9% przychodu, czyli ponad 60% użytkowników całkowitej liczby generuje tylko 9% przychodu. Ma to związek z tym, w jaki sposób generowane są pieniądze w tych modelach, do czego też za chwilę nawiążemy, mówiąc o modelach biznesowych. Jednak jeżeli chcemy porównywać liczbę użytkowników czy subskrybentów Spotify'a z Apple, to warto zostawiać właśnie płacących subskrybentów, bo przykładowo Apple modelu reklamowego nie ma w ogóle. Kiedy mówimy o 70 milionach użytkowników Apple Music, to są płacący subskrybenci. Zatem dwa największe serwisy, Spotify i Apple Music, konkurują ze sobą najsilniej. To jest 131 milionów użytkowników Spotify i około 70 milionów Apple Music. Jak widać, Tidal, o tym, o czym próbowałem powiedzieć przed momentem, w przypadku Polski, znalazł się w kategorii inne. I tak jak wspominałem, Tidal globalne znaczenie ma o wiele niższe niż w Polsce, o ile nie powiedzieć, że niskie. Dlatego jeżeli chodzi o myślenie o obecności naszych treści za granicą, to być może Tidal nie jest pierwszym kierunkiem, na którym powinniśmy się skupiać. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli przez cztery kraje. To będą najważniejsze albo najciekawsze z tej perspektywy, moim zdaniem, rynki, jeżeli chodzi o branżę cyfrową. I oczywiście Spotify na pierwszy ogień, jako że jest to największy i najdojrzalszy rynek w kontekście digitalu. Jak widać, dużo pojawia się nazw serwisów, których możemy, konsumując muzykę w Polsce, nawet w Europie nie znać, czyli Pandora, Sarius, iHeartRadio, TuneIn Radio. Te serwisy lokalne działające tylko w Stanach Zjednoczonych mają duże znaczenie i dosyć duże przełożenie tam na słuchalność. I w USA, jeżeli chodzi o to, który serwis jest najchętniej subskrybowany, to jest to właśnie Apple Music, nie Spotify. Czyli mimo iż globalnie to Spotify wiedzie, to Apple Music w Stanach Zjednoczonych jest pierwszym serwisem pod względem liczby subskrybentów. Ma to na pewno duży związek z tym, że sprzęt Apple'a jest bardzo, bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych i to, że Apple Music jest preinstalowany na każdym z tych urządzeń. Często do tych urządzeń dodawane są jakieś bezpłatne trialowe subskrypcje. To na pewno pozwala Apple'owi upsellować w pewnym sensie tę usługę streamingową jako dodatek do sprzętu. I z tym Spotify się mierzy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wracając jeszcze, myśląc właśnie o Stanach Zjednoczonych, warto prawdopodobnie się zorientować, czy nasze treści, w momencie kiedy próbujemy zaczynać promować naszą muzykę w Stanach Zjednoczonych, są dostępne na tych wszystkich serwisach, które są odpowiedzialne za dużą część rynku w Stanach Zjednoczonych. Spoglądając trochę bliżej na mapie, wśród naszych zachodnich sąsiadów, czyli trzecim lub czwartym rynkiem, jeżeli chodzi o rozmiar i wartość na świecie. Tutaj warto pamiętać, jeżeli chodzi o Niemcy, o serwisie Amazon Music, który, jak wspominałem, jest bardzo dynamicznie rozwijającym się serwisem i w pewnym sensie można go porównać do Apple'a, bo jest on zasadniczo dodatkiem czy dodatkową usługą do podstawowej działalności Amazona, czyli e-commerce'u. I ten serwis w Polsce, on jest jeszcze nie w pełni dostępny, można wykupić subskrypcję, ale no, płatność jest w euro i nie ma w pełni polskiej wersji. To mimo iż my w Polsce w zasadzie słabo znamy ten serwis i jest bardzo mało popularny, to Niemcy są rynkiem, w którym jeżeli myślimy o budowaniu obecności na rynku niemieckim w Cyprze, to Amazon Music jest zdecydowanie miejscem, na którym
serwisie, na którym powinniśmy się skupić. I Amazon podobnie jak Apple jest silny na rynkach, na których silny jest e-commerce Amazona. Jak wiemy, w Polsce praktycznie w porównaniu do krajów takich właśnie jak Niemcy, Wielka Brytania, on praktycznie nie istnieje i bardzo, bardzo mało sprzedaży z Amazona się u nas realizuje, jednak jeszcze jesteśmy na etapie Allegro. Idąc dalej, kolejny rynek, na który proponuję spojrzeć, jest rynkiem japońskim. Jest drugim co do wielkości rynkiem, natomiast ewenementem pod względem cyfr właśnie, bo jest ona tam, stanowiła tam wciąż nieco ponad 20%, 22 albo 23%. Czyli to jest znacznie poniżej średniej. Rynek japoński rozwija się w swoim tempie, tam wciąż bardzo dużo wagi się przykłada do płyty kompaktowej. Jednak zauważa się i też już się zwiastuje ten trend odejścia od tego i nawet ten duży, bardzo wartościowy rynek będzie w kierunku sprzedaży cyfrowej się rozwijał. Warto również się przyjrzeć lokalnym serwisom działającym tylko w Japonii, czyli Awa, Line Music, Rekochoku i pozostałe, które też w Japonii są silne i myśląc o japońskim rynku, na pewno też warto zadbać o obecność na serwisach, o których w Polsce można nie usłyszeć. Ostatnim rynkiem, trochę w ramach ciekawostki jest zasadniczo, który chcę poruszyć, są Chiny. I jak wiemy, Chińczycy mają swoje podejście do internetu, nie można tam korzystać z Google, Facebook i internet ich działa w trochę inny sposób niż ten znany w zachodnim świecie. To oczywiście dotknęło też branżę cyfrową i Chińczycy mają kompletnie swój własny zestaw serwisów cyfrowych, które dostępne są tylko w tych kontynentalnych Chinach czy Mainland China, to oczywiście w Hongkongu czy Tajwanu. I co ciekawe, Chiny są o tyle właśnie ciekawostką, jeżeli chodzi o rynek cyfrowy, bo można pokusić się o stwierdzenie, że rynek cyfrowy w Chinach de facto stworzył rynek pornograficzny. Ma to związek z tym, że w 2010 roku, jak tutaj widać, rynek chiński, pornograficzny rynek chiński był bardzo niewielki, zajmował 38 miejsce pod względem wartości, jeżeli chodzi o rynki światowe. Polska dla porównania zwykle oscyluje w okolicy 21-22 miejsca. Natomiast w ciągu 9 lat z 38 miejsca ta wartość rynku chińskiego wzrosła na tyle, aby umiejscowić go na miejscu 7. Miało to związek z tym, że przed branży cyfrowej de facto branża fonograficzna w Chinach nie istniała. W tym sensie, że nie funkcjonowało skuteczne prawo chroniące własność intelektualną w Chinach, dzięki której mogłoby się rozwinąć legalna branża muzyczna. Co zmieniło się dzięki lobby wielkiej spółki medialnej, która się nazywa Tencent. Tej spółki, która jest we władaniu tymi trzema największymi serwisami, czyli takiego, można powiedzieć, hegemona branży muzycznej chińskiej, które to lobby wpłynęło właśnie na zmianę tej legislacji oraz na powstanie tych serwisów cyfrowych, więc wraz ze zmianą prawa i z modelem konsumowania muzyki ta branża cyfrowa w ciągu 9 lat bardzo, bardzo mocno zyskała na wartości i już się znalazła w pierwszej dziesiątce na
na liście największych rynków światowych. Warto oczywiście też pamiętać, że obecność na chińskim rynku, jeżeli chodzi o eksport naszej muzyki, musi się nierozerwalnie wiązać z obecnością na tych serwisach, bo w inny sposób Chińczycy, chińscy słuchacze nie będą mieli dostępu do naszych treści. Jeżeli chodzi o to, który serwis jest najważniejszy w kontekście kraju, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą prezentację. Warto zwracać uwagę w momencie planowania działań eksportowych, jeżeli chodzi o właśnie fonografię, warto zwrócić uwagę na strukturę popularności właśnie serwisów w konkretnych krajach, tak jak właśnie pokazał przypadek Amazona w Niemczech, czy Deezera we Francji i wielu innych, także zachęcam do zwracania na to uwagę. Kolejną jakby rubryką czy rozdzielnikiem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to są serwisy dedykowane konkretnym gatunkom. Te serwisy, o których mówiliśmy dotychczas, to są serwisy, które przede wszystkim przyjmują treść niezależnie od gatunku, nie ma żadnych restrykcji gatunkowych. To natomiast serwisy, które jeżeli produkujemy muzykę elektroniczną, to mogą się dla nas okazać najważniejsze i największym źródłem przychodu i sposobem na angażowanie słuchaczy mogą być serwisy muzyką elektroniczną typu Beatport, Juno Download czy Tracksource. To są serwisy dedykowane stricte DJ-om, na których znajduje się tylko muzyka taneczna, tylko muzyka elektroniczna. Te serwisy często są zintegrowane już z softwareami DJ-skimi i DJ-e dzięki zakupowaniu treści w tych serwisach mogą w łatwy sposób odtwarzać je czy prezentować na ludach. Przepraszam. I w momencie, w którym tego typu muzykę wydajemy, to są serwisy, na których położyć zasadniczy nasze skupienie, nasz fokus. Jeżeli chodzi o takie gatunki jak właśnie muzyka klasyczna, jazz czy world, to też istnieją serwisy stricte na to ukierunkowane. Są to serwisy Primephonic i Dungeon i Naxos, które tylko muzykę klasyczną dystrybuują. Jeśli chodzi o Kobus, to on dystrybuuje muzykę każdego gatunku, jednak jest ukierunkowany przede wszystkim na słuchaczy tego typu gatunków muzycznych, więc w tym rozróżnieniu, w tym kontekście, że zajmujemy się tymi gatunkami, to na pewno warto trochę oderwać oczy od Spotify'a i zweryfikować, gdzie lepiej ewentualnie nasza muzyka mogłaby się przydawać. Tym samym przejdźmy do właśnie pytania zasadniczego. Skąd się biorą pieniądze? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, chcąc przybliżyć Wam nieco zasady rozliczeń, po to, aby trochę odczarować zagadkę wielkich korporacji i być może ocieplić odrobinę wizerunek serwisów cyfrowych i branży cyfrowej, jeżeli to jest w ogóle potrzebne w tym gronie. Na wstępie, odnosząc się do lamentu wielu moich kolegów muzyków, których rozbawienie budzi wypłata w postaci jednego grosza za odtworzenie i funkcjonuje to jako wręcz żart. I próbując zwalczyć trochę ten stereotyp, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kilka podstawowych kwestii. Przede wszystkim błędem w próbie zrozumienia branży muzycznej, branży cyfrowej jest próba porównywania przychodu wygenerowanego przez 1000 streamów do przychodu wygenerowanego przez 1000 sprzedanych płyt. To jest przede wszystkim zupełnie inny sposób konsumpcji tych treści. Po pierwsze, na płycie znajduje się najczęściej więcej niż jeden utwór, a jeden stream odpowiada jednemu utworowi. Po drugie, jeżeli ktoś kupuje od nas płytę, nie mamy zielonego pojęcia, czy on ją otworzy raz, dwa razy, może w ogóle, ale może ją otworzy 1000 razy, może pożyczy ją
jeszcze dwóm kolegom i w sumie odtworzą ją 10 tysięcy razy i potem będą jeszcze ją kopiować. Nie wiemy tego. Natomiast porównywanie tych liczb, zestawianie ich ze sobą jest moim zdaniem wskazane na porażki i dysproporcje, ponieważ jest to zupełnie inny model fizycznie i z czym innym się wiąże, jeżeli chodzi o konsumpcję muzyki. Cenie płyty dodatkowo musi się zabrać koszt stworzenia poligrafii, wytłoczenia, magazynowania, marże sklepu i bardzo dużo różnych innych kosztów, które w momencie, kiedy dystrybuujemy muzykę cyfrowo, odchodzą. Stąd też prawdopodobnie nominalna wartość tych przychodów jest różna. Dodatkowo często myślimy o sprzedaży płyt w kontekście i dzięki temu nasz zysk jest różny, a sprzedaż cyfrowa jest w pełni opodatkowana, w pełni legalna i zawsze musi się też z tego typu pewnymi odliczeniami od przychodu liczyć. I finalnie warto pamiętać o tym, że jeżeli to, że ja nie odnoszę sukcesu finansowego na sprzedaży tych robót, niekoniecznie oznacza to, że nie da się tego sukcesu osiągnąć. Być może po prostu jeszcze nie mamy odpowiedniej ilości słuchaczy, czy zaangażowania widzów. Potrzebujemy jeszcze trochę popracować nad obecnością swoją na rynku, aby móc przyzwoicie zarabiać ze sprzedaży cyfrowej. I próbuję to powiedzieć, wiedząc, że artyści, którzy odnoszą sukces w sprzedaży fizycznej, czy są w jakikolwiek sposób rozpoznawani, czy ludzie przychodzą na ich koncerty, zarabiają porównywalne pieniądze w cyfrze, więc zdecydowanie daje się zarobić na branży cyfrowej. Oczywiście wierzę, że nie wszystkich muszę do tego przekonywać, jednak wolałem od tego typu wstępu zacząć. I próbując właśnie odczarować tę zagadkę, spróbuję Wam w dużym skrócie oczywiście, bo to jest o wiele bardziej złożone, ale objaśnić podstawowe zasady, według których serwisy cyfrowe się rozliczają. Skupię się tutaj na streamingu, bo jak wcześniej mówiłem, download to jest już raczej pieśń przeszłości i to streaming będzie podstawowym naszym źródłem przychodu, jeżeli chodzi o branżę cyfrową, a być może branżę w ogóle w przyszłości. Więc, idąc od góry, serwis cyfrowy, najpierw weźmy Spotify, aby wyliczyć przychód nam należny, bierze z każdego okresu odliczeniowego, najczęściej to jest miesiąc, dzieli przychód na worki, w pewnym sensie zbiory, które polegają na podziale według kraju i według modelu biznesowego. Czyli chcąc wyliczyć nasz przychód za odtworzenia w Polsce w modelu subskrypcyjnym, Spotify bierze wszystkie pieniądze, które zarobił z subskrypcji w danym miesiącu, z subskrypcji w danym miesiącu w Polsce i osobno bierze reklamy, bo to jest osobny model. I załóżmy, że jest to te powiedzmy 1 000 000 zł, bardzo jakby nie przykładajcie uwagi do tej liczby. Od tego miliona odejmuje podatki i opłaty odpowiednie należne za eksploatację praw autorskich, czyli odprowadza tantiemy do ZAIS-u. I to, co pozostaje, mnoży razy udział naszych odtworzeń w sumie odtworzeń w tym modelu, w tym kraju. Czyli jeżeli udział naszych odtworzeń w modelu subskrypcyjnym, czyli przez subskrybentów, nie przez użytkowników reklamowego w Polsce w danym miesiącu wyniósł 100%,
a nasz udział to jest, załóżmy, ten 1%, to podstawą do rozliczenia jest 1% z tych, powiedzmy, 900 tysięcy, które zostało z miliona po odjęciu tych podatków. I te 900 tysięcy, 1% z 900 tysięcy to jest, poczekajcie, 9 tysięcy? Chyba tak. Jeżeli się mylę, to bardzo przepraszam. 9 tysięcy i te 9 tysięcy jest podstawą do rozliczenia między nami a serwisem. Odejmowana jest prowizja serwisu, która zwykle wynosi około 40 kilku procent, ale prawie zawsze mniej niż 50. I generowany jest przez to nasz przychód. To jest dosyć skomplikowane. Mam nadzieję, że choć trochę rozjaśniłoby to te kwestie. Jeżeli będą pytania do tej sprawy, to wróćmy do tego pod koniec. Natomiast co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że nie ma czegoś takiego jak stała stawka ze stream. To znaczy, że przede wszystkim w każdym miesiącu jest odrobinę inna liczba subskrybentów, więc inny przychód jest podstawą do podziału pomiędzy właścicieli praw a serwis. Co więcej, różna ilość pieniędzy będzie w worku z subskrypcji, a różna w worku z reklam, który, jak mówiłem, generuje w przypadku Spotify'a jedynie 9% przychodu. Co więcej, streamy z różnych krajów mają różną wartość, bo w różnych krajach różny globalny, ogólny przychód został wygenerowany przez modele w tych danych krajach. I finalnie oznacza to też to, że im więcej zarabiają serwisy, tym więcej zarabiają labele i twórcy. Czyli w pewnym sensie jedziemy na tym samym wózku i dzielimy się tym, co po prostu udało się zebrać z rynku. I nawiązując do tych różnych stawek na stream oraz do tego, w jaki sposób branża cyfrowa pomaga zwalczać piractwo. Tutaj widzicie przedstawiona jest tabela, w której wypisane są ceny za subskrypcje z Spotify'a w różnych krajach. One najczęściej, niezależnie od tego, czy to jest Apple Music, Spotify, Tidal czy Deezer, są na tym samym poziomie. Ta konkurencja jest na tyle jakby ścisła i kartelowa, że każdy się boi te ceny zmienić na ten moment. Natomiast jak widać po przeliczeniu na dolary, to ta cena za subskrypcję jest dopasowana do możliwości nabywczych w danym kraju, czyli Spotify wchodząc na rynek w Malezji, dokonując badania rynku, dochodzi do wniosku, że nie warto ustanawiać ceny za subskrypcję takiej samej jak w Stanach Zjednoczonych, czyli 10 dolarów, bo nikt tej subskrypcji nie wykupi, bo po prostu możliwości nabywcze społeczeństwa są niższe w krajach, w których mniej rozwiniętych najzwyczajniej w świecie. Dlatego ta cena jest ustanawiona z kraju na kraj zasadniczo. W niektórych krajach ona jest taka sama, jak oczywiście w całej strefie euro, chociaż nie, Portugalia chyba się wyłamuje i te biedniejsze kraje strefy euro się wyłamują z tego. Natomiast serwisy cyfrowe ustanawiają te ceny, dopasowując je do możliwości nabywczych konsumenta. W pewnym sensie dzięki temu ta cena jest ustanawiona jako bariera dla właśnie odwrócenia się od sprzedaży legalnej i piractwa. Ale jakie to ma też konsekwencje, jeżeli chodzi o nasz przychód? Mianowicie takie, że streamy z Wielkiej Brytanii przykładowo są warte w przybliżeniu 3 razy więcej niż te z Indonezji. Wynika to oczywiście z tego, że z 1000 sprzedanych subskrypcji w Wielkiej Brytanii wygenerowane jest niemal 3 razy więcej przychodu niż w Indonezji. Przez co podstawą do podziału między serwisem a twórcami czy wydawcami jest
jest nominalnie większa pula pieniędzy. Ciekawym jest tutaj też aspektem to, o którym warto powiedzieć, że serwisy cyfrowe, serwisy streamingowe, odkąd powstały, czyli jeżeli możemy uznać, że 2008 rok i powstanie Spotify'a, to jest rozpoczęcie tej branży na poważnie, to weźmy ten 2008 rok, to od 2008 roku nie zmieniły swojej ceny subskrypcji. To znaczy ona w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech wciąż wynosi te 9,99 odpowiednio euro czy dolara. Konkurencja na rynku serwisów cyfrowych jest na tyle ścisła i de facto zapewniają serwisy takie jak Spotify, Apple Music czy Tidal bardzo podobną usługę, że w pewnym sensie na rynku panuje trochę pad, jeżeli chodzi o zmianę tej ceny, bo każdy się boi o swoich subskrybentów, kiedy miałby wpaść na pomysł, jeżeli chodzi o podniesienie ceny. Natomiast gdyby się nad tym zastanowić, to przez 12 lat sama inflacja spowodowałaby na pewno, że te 9,99 dolara powinno już oscylować w okolicy 11 lub 12 przynajmniej. A przykładem innym, potwierdzającym to, czy sugerującym, że nadchodzi czas na jakąś zmianę w tym kierunku, jest to, że Netflix, działający dłużej niż Spotify, ale mający swoją popularność mniej więcej w podobnym okresie, główny okres popularności przypada mniej więcej na ten sam czas, od momentu powstania podniósł już swoje ceny trzykrotnie za tę samą subskrypcję. To znaczy nie trzykrotnie w wartości, tylko 3 razy. Ma to też związek z tym, że Netflix, konkurencja między Netflixem, HBO Go, Showmaxem czy Amazon Prime Video jest działała na trochę innych zasadach. One się różnią przede wszystkim katalogiem te oferty, natomiast w serwisach cyfrowych tego typu konkurencji nie ma i zasadniczo katalog jest tożsamy we wszystkich tych serwisach. Natomiast gdy ceny się podniosą, wzrosną przychody dla właśnie posiadaczy praw, czyli wraz ze wzrostem cen będzie większa pula do podziału pomiędzy właśnie serwisy a posiadaczy praw. I tego typu eksperymenty czy delikatne ruchy już w tym kierunku były wykonywane i Spotify zrobił w 2018 roku bodajże eksperyment w Norwegii i podniósł cenę tam o 10%. Oczywiście Norwegia jest bardzo zamożnym krajem i trochę być może decyzje konsumenckie są tam podejmowane w inny sposób niż pewnie w Polsce, to ten eksperyment wykazał, że użytkownicy nie odwrócili się od płatnych subskrypcji oraz nie spadła wartość branży muzycznej, tylko proporcjonalnie o ten wzrost ceny po przeliczeniu oczywiście wzrosła. To tyle, jeżeli chodzi o tego typu twarde dane dotyczące pieniędzy i tego, gdzie ich najskuteczniej szukać. Teraz trochę o branży muzycznej i trochę podpowiedzi, jeżeli chodzi o te miękkie elementy, które nam daje branża cyfrowa. Sprzedaż online daje nam szereg narzędzi, których odpowiednie wykorzystanie przekłada się pozytywnie na naszą aktywność offline również przede wszystkim. Oczywiście to jest sieć naczyń połączonych, o czym pewnie nie muszę nikogo przekonywać. Warto wykorzystywać te dane przede wszystkim, które daje nam branża cyfrowa. Bo dane na temat odsłuchań, które są często bardzo szczegółowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o terytorium, pozwalają nam planować trasy koncertowe, pozwalają nam przewidywać wyniki, jeżeli chodzi o frekwencje. Dzięki nim możemy docierać do miejsc i do ludzi, którzy z jakiegoś powodu są zaangażowani w naszą muzykę, a nie dowiedzielibyśmy się o tym, gdybyśmy nie spojrzeli w statystykach, że ktoś nas usilnie słucha w Wielkiej Brytanii i dzięki temu możemy nawiązywać właśnie kontakty,
Docierać do promotorów, ludzi zaangażowanych w naszą muzykę i przede wszystkim rozwijać naszą obecność za granicą. To jest nieocenione narzędzie, jeżeli chodzi o właśnie eksport muzyki. Branża cyfrowa zmniejszyła świat w tym kontekście. Jeżeli zastanawiamy się nad tym, jak dużo wysiłku wymagał eksport muzyki w momencie, w którym nie było internetu, to teraz to w pewnym sensie mamy rozwiązania podane na tacy. Warto pamiętać też o aspekcie socjalnym, które dają nam serwisy, zwłaszcza YouTube, które pomagają właśnie utrzymać kontakt z odbiorcą, zaangażować słuchacza. To są takie elementy jak możliwość komentowania, lajkowania, subskrybowania, czy możliwość bezpośredniej komunikacji przez organizację jakichś konkursów czy Q&A-ów. Sposobów jest bardzo dużo i warto do tego przyłożyć odpowiednią wagę do tego, jak można wykorzystywać te online, bo to oczywiście na samym końcu najważniejszym elementem jest człowiek, słuchacz, którego zaangażowanie w naszą twórczość przekłada się na wszystkie pozostałe aspekty działalności, w tym na pieniądze. Tyle o serwisach. Jeżeli chodzi o dystrybutorów, to dosłownie kilka takich ogólnych słów, ogólnych wskazówek, zbliżając się do końca i próbując nieco odpowiedzieć też na pytanie, nie dlaczego, ale też jak stawiać na dystrybucję cyfrową w efektywny sposób. Na pewno warto się upewnić, czy za dystrybutorem nie stoi kolejny pośrednik, za dystrybutorem, któremu powierzyliśmy swoje prawa, a za nim być może jeszcze kolejny, co wpływa na wydłużenie łańcucha dystrybucji i obniżenie naszego finalnego wyniku finansowego. Warto wybierać dystrybucję, która współpracuje z serwisami bezpośrednio, bo ta bezpośrednio przekłada się też na bardzo wiele różnych pozostałych aspektów, na czas potrzebny w dostawach, opóźnienia w płatnościach, przekłada się na promocję w serwisach. Bezpośrednia relacja dystrybutora na pewno wpływa pozytywnie na możliwości promocyjne, więc warto na to zwrócić uwagę w momencie, kiedy myślimy o dystrybucji cyfrowej. I warto też upewnić się, o czym często wydawnictwa zapominają, gdzie siedzimy na dystrybutor i skąd przelewane są finalnie pieniądze. Z terytoriów zagranicznych często potrącany jest withholding tax, tak zwany, którego stawka jest ustalana pomiędzy konkretnymi krajami na podstawie umów handlowych. I to jest oczywiście zbyt odległy temat, aby go teraz omawiać, ale warto zwrócić uwagę na te kwestie właśnie withholding tax, utrąconego przez dystrybutorów, może on obniżać nasze przychody nawet o 10 czy 15%, jeżeli chodzi o właśnie dystrybucję, więc warto na tym też się skupić. I jeszcze bliżej końca. W ramach w pewnym sensie dygresji, ale zdecydowanie na temat, kilka słów na temat tego, jak COVID-19 czy sytuacja związana z pandemią wpłynęła na sprzedaż cyfrową. I jeżeli chodzi o przychody generowane przez modele subskrypcyjne, to kluczowym tutaj jest liczba wykupionych subskrypcji. Niekoniecznie ogólna liczba tworzeń, bo nawet jeśli ta całkowita ogólna liczba ma wehnięcia, to nasz przychód jest liczony na podstawie proporcji w tej całkowitej liczbie. Więc najczęściej proporcja pozostaje na tym samym poziomie. Dlatego głównym czynnikiem, który powinniśmy obserwować, chcąc przewidzieć to, jak się będzie sytuacja układać, to są dane na temat właśnie płatnych subskrypcji, bo to one wskazują, jak dużo pieniędzy do podziału zarobił serwis cyfrowy. Na ten moment dane wyglądają optymistycznie i Spotify nie przestał rosnąć. I w pierwszym kwartale 2020 roku dodatkowych 6 milionów osób wykupiło subskrypcję, więc dynamika wzrostu tutaj nie spada i nie ma żadnej mowy o obiektywnych, o bezwzględnych spadkach. Trochę inaczej ma się rzeczy przy modelu reklamowym. Tutaj przychód pozostaje do podziału, który pozostaje do podziału, jest zależny od liczby sprzedanych przez serwis reklam
Jak łatwo przypuszczać, jest to rynek bardziej podatny na takie wpływy makroekonomiczne, jak pandemia, które dyktują producentom i usługodawcom działania, które na te kampanie reklamowe się przekładają. Tutaj zauważamy na naszych danych spowolnienie wzrostu, głównie jeśli chodzi o moduł reklamowy w YouTube, spowolnienie ocierające się w pewnych miejscach o stagnację i całe szczęście tutaj znów mówimy o spowolnieniu wzrostu, a nie o spadkach, bo co więcej ostatnie lata nas bardzo konsekwentnie przyzwyczaiły do wzrostów we wszystkich modelach. Są opinie, które jeszcze nie są potwierdzone danymi, że nawet w niektórych miejscach czy elementach układanki branży cyfrowej ta sytuacja z pandemią przyspieszy rozwój rynku cyfrowego poprzez zmiany właśnie modelu konsumpcji, jakie wymusił na nas lockdown, który już jest rozluzowany oczywiście, ale przez fakt, że długo nie mogliśmy pójść do sklepu z płytami, czy niechętnie zamawialiśmy przez internet. I w ten sposób słuchacze gatunków muzycznych, takich jak klasyka, jazz czy metal, które jeszcze nie zagrzały w pełni miejsca w cyfrze i pozostawiają potencjał do wykorzystania na przyszłość. Więc są opinie, które sugerują, że być może przyspieszy to rozwój tej części branży cyfrowej. Szczęście w nieszczęściu chyba można się pokusić stwierdzenie, że branża cyfrowa okazała się być taką bezpieczną ostoją dla całości branży muzycznej i stabilnym źródłem przychodu w czasach kryzysu. Zwłaszcza jeżeli porównujemy to do sprzedaży płyt CD, które według niektórych szacunków przez te miesiące spadły do poziomu między 10 a 30% sprzed pandemii. Nie wspominając oczywiście o dramacie, który przeżywa branża koncertowa, która została zatrzymana całkowicie na ten czas. Mamy nadzieję, że wszystko wróci do normy wkrótce. No, jak wspominałem, te wszystkie elementy muszą się ze sobą przeplatać, aby odpowiednią wyniki satysfakcji osiągać ze wszystkiego łącznie. I słowem już wspólnego podsumowania, jeżeli chodzi o podstawowe pytanie, które sobie zadaliśmy podczas prezentacji, czyli dlaczego warto stawiać na branżę cyfrową. Przypominam, czy zwracam uwagę na takie elementy, jak to, że otrzymujemy przede wszystkim większą niezależność dzięki branży cyfrowej niż dotychczas, jaką zaczął nam rynek muzyczny, którą można w krótki sposób skwitować z tym, że po prostu każdy ma szansę na znalezienie się na półce w sklepie, gdzie to nie było takie oczywiste w momencie, kiedy tylko sprzedaż fizyczna nas stanowiła o branży muzycznej. W porównaniu do konwencjonalnych metod sprzedaży, branża cyfrowa też właśnie, tak jak mówiłem, nieoceniony sposób ułatwia eksport naszej muzyki za granicę. Dzięki jednemu kliknięciu czy wysyłce nasza muzyka jest dostępna na całym świecie. To w świecie płyt CD jest bardzo trudne i zarezerwowane tylko dla dużych graczy. Najlepsze czasy rynku cyfrowego jeszcze przed nami, czyli potencjał, który rynek cyfrowy ma, jeszcze nie został wykorzystany i dopiero te złote lata de facto mają nadejść. No i finalnie wszystko wskazuje na to, że w ciągu właśnie rozpoczętej dekady streaming stanie się wiodącą metodą konsumowania muzyki, więc warto się tym dobrze zaopiekować już dziś, bo jeśli nie streaming, to co innego. To tyle, jeżeli chodzi o temat. Pozwolę sobie jeszcze tylko zaprosić wszystkich do udziału w badaniu, które realizujemy w ramach prowadzonego przez nas projektu ze wsparciem Erasmus+ oraz we współpracy z uniwersytetami i partnerami na zachodzie Europy, mające na celu podniesienie kompetencji dotyczących cyfry wśród osób pracujących w branży muzycznej. Aktualnie jesteśmy na etapie badań, bardzo zachęcamy do wzięcia udziału. To jest link, spróbuję go wkleić jeszcze w konwersacji, może się
Może się uda, ale to jest ten link ideeducation.com/in. Bardzo będziemy wdzięczni, jeżeli zechcielibyście wziąć w nim udział. To tyle, dziękuję. Mamy chyba jeszcze pół godziny, więc dokładam 37 pytań. Ay, caramba. Dobra. Jak zwał, tak zwał. No tam jest trochę bałagan na tym czacie, Krzysztof, więc pytania są na początku i na końcu tego czata. Okej. Teraz tak. Na początku. Tylko jeszcze taka duża prośba, Krzysztof, żebyś czytał na głos pytanie, zanim na nie odpowiesz, żeby nie trzeba było zaglądać ewentualnie, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Oczywiście. Pierwsze pytanie, Przemysław Koń. Czy to są przychody wartościowe, czy wolumenowe? To było pytanie, okej, trzeba było jednak się zgodzić na pytania w trakcie. To było pytanie dotyczące rynku polskiego. Przemysław, odpowiesz? Tak, dzień dobry. Możemy cofnąć slajd, bo nie pamiętam dokładnie, w którym momencie to było. Już. Chodziło o rynek polski? Przy rynku polskim, tak. Czy to jest wartość rynku, czy wolumen te udziały? To jest przychód już. Czyli wolumen. Wartościowy, okej. Okay. No bo jeśli YouTube ma 34, to jest wartościowy. Dobra. To wiem. Jak najbardziej. To jest przychód. Nie ma jednostki przy wykresie. Aha. No tak, tak, o to mi chodziło, że to są udziały. Jasne, jak najbardziej. To jest przychód, przepraszam za nieprecyzyjne wykonanie. A co z polskimi artystami wykonującymi muzykę w języku angielskim? Niestety nie mam przygotowanych takich danych na ten moment. Natomiast my się skupiliśmy przede wszystkim w tym rozróżnieniu na treściach muzyki w języku polskim, ale też zwracam uwagę, że one stanowią zasadniczą część sprzedaży, czyli przede wszystkim one się sprzedają, jeżeli chodzi o rynek polski w serwisach cyfrowych, więc niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie szczegółowo, tak aby wyczerpać temat, natomiast to na pewno daje skalę w zdecydowanej większości rynku, bo jak się spojrzy na top 200 utworów na Spotify, to są 95% jeżeli chodzi o polskie utwory, śpiewane po polsku oczywiście. Czyli tu mamy tylko udziały w liczbie subskrybentów płatnych, a nie udziały w rynku wartościowym. Ani też udziału to w liczbie użytkowników, bo nie ma tu użytkowników nieodpłatnych, zgadza się. Chodzi o te pozostałe tam cztery kraje. Zgadza się. To jest ujęcie mówiące o liczbie użytkowników, czy udziale w liczbie użytkowników. Ale chyba nie użytkowników, tylko subskrybentów, bo wcześniej Pan definiował, że subskrybenci to są użytkownicy płatni, czyli tak jakby nie było tu nieodpłatnych. To nie jest to liczba całkowita użytkowników. Tak jest, jak najbardziej. To dziękuję za poprawkę. Jak najbardziej tutaj w tym ujęciu mowa jest o użytkownikach odpłatnych i dlaczego to ujęcie jest zależne do użytkowników odpłatnych, bo przede wszystkim, tak jak mówiłem, model reklamowy w tych serwisach, w których istnieje, z wyjątkiem jest YouTube oczywiście, generuje stosunkowo niewielkie przychody, poza tym nie wszystkie serwisy mają ten model reklamowy, czyli Apple Music nie ma modułu reklamowego, Amazon Music ma model reklamowy tylko w kilku krajach, zatem porównywanie liczby użytkowników Spotify'a całościowo do liczby użytkowników Apple Music, gdzie są tylko subskrybenci, byłoby skazane na dysproporcje i na nieprzekłamanie w tych danych. Dlatego tutaj są porównywani ze sobą użytkownicy subskrybenci niepłacący. Przepraszam, jak najbardziej. I na kolejnych slajdach również. Pizza absolutnie. Krzysztof, ja bym miał pytanie. Co do tego slajdu, w którym mówiłeś o rozliczeniach, jakie serwisy oferują model rozliczeń user-friendly, taki jak Deezer, czy są jakieś inne serwisy, które w tym modelu robią rozliczenia, czyli jak zapłacę 20 zł za abonament w miesiącu,
i słucham tylko jednego wykonawcy, to cały przychód pójdzie do tego jednego wykonawcy, a nie, że to wszystko wlatuje do tego worka. Okej. Okay. Więc na ten moment wśród tych globalnych, największych serwisów tylko Deezer zaczął dosyć ważne dopiero testować tego typu rozliczenia i weryfikować, jak się to zacznie będzie zachowywało. I to się chyba, te testy się odbywają tylko na rynku francuskim, o ile dobrze pamiętam. Jeszcze tego nie wprowadzili globalnie. Natomiast serwisem, który się w ten sposób rozlicza, jest serwis Idagio. I ma to też związek z tym, że Idagio, jak wspominałem, dystrybuuje tylko muzykę klasyczną, a nagrania muzyki klasycznej bardzo często są bardzo długie, to znaczy przede wszystkim dłuższe niż nagrania muzyki rozrywkowej czy popularnej. I ten chciałbym stwierdzić, że ten model rozliczeń w przypadku tego typu nagrań również jest bardziej sprawiedliwy dla rozliczeń. Więc na ten moment jest to, no to tylko testy według mojej wiedzy Deezera oraz Idagio w pełni. Taki rodzaj rozliczeń zapobiegałby na pewno powstawaniu tak zwanych farm streamingowych, czyli pewnego rodzaju nadużycia. Taka mafia bułgarska kiedyś zrobiła taki przewał. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, Krzysztof? Tak, wiem, ale mówisz to. Ale przy modelu user-friendly to takie nadużycia byłyby niemożliwe. To na pewno jest główna zaleta tego modelu. Warto też jednak pamiętać o tym, że są też subskrypcje, które są wykupywane w serwisach, a nie są eksploatowane, czyli ludzie często wykupując subskrypcje nie włączają Spotify'a przez cały miesiąc. Więc w momencie, w którym branża zaczęłaby wchodzić, czy zacznie wchodzić w tego typu rozliczenie, to na pewno warto będzie się skupiać na tym i na pewno duże podmioty nie popuszczą lekko, żeby serwisy cyfrowe z tych pieniędzy również się w jakiś sposób rozliczały. Bo to znowuż pozwalałoby serwisom na pewnego rodzaju nadużycia, że jeżeli są subskrypcje, w których nie ma odtworzeń, no to te pieniądze nie podlegają żadnemu udziałowi, więc to na pewno będzie jakoś niezgody, w jakimś momencie zobaczymy, jak to się rozwinie. Czy nie sądzisz, że koszty działania tych dużych serwisów są zawyżone, bo wszystkie serwisy deklarują mniej więcej wypłatę dla właścicieli praw 70% kosztów, znaczy swoich przychodów. I teraz jeśli porównamy Tidala do Spotify'a i to, że jeden i drugi serwis 70% swoich kosztów wypłaca właścicielom praw, to wydaje mi się, że Spotify powinien chyba płacić dużo większy procent niż 70, bo skala działania takiego serwisu na świecie jest na pewno dużo większa. Czy myślisz, że to się może zmienić w przyszłości? Sądzę, że tak, tym bardziej, że ja upatruję trochę nadziei w tym, że przez to, że Spotify stał się chyba 2 czy 3 lata temu spółką publiczną i trend jest taki, że w pewnym sensie własność akcyjna, własność tych serwisów cyfrowych bardzo często się przeplata z dostawcami treści, czy to są majorsi, czy serwisy między sobą wierzę w to, że tego typu jakby sieć zależności będzie powodowała to, aby te kwestie i te koszty optymalizować. Jeżeli chodzi o Spotify'a i to, jak duże oni koszty generują, to jest rozległy temat i nikt do końca jeszcze się z tym nie rozprawił i nie wie, dlaczego one są tak duże. Niestety, jeżeli chodzi o tendencję tego podstawowego nominalnego rozliczenia, to tutaj, mimo już wypowiadałem się trochę w swoich optymistycznych barwach, to tendencja jest raczej taka, że te serwisy starają się przy każdym odnowieniu umowy obniżać te nominalne rozliczenie, zawsze sugerując to, że potrzebują środków na to, żeby
promować serwis i wchodzić na kolejne rynki. Więc na razie tendencja jest odwrotna i serwisy też odrobinę wykorzystują to, że cały rynek rośnie, więc finalnie wypłatę z miesiąca na miesiąc dostajemy coraz większą, ale oni swoją część tego przychodu przesuwają coraz bardziej, wykorzystując swoją pozycję na niekorzyść dystrybutorów, czyli w efekcie twórców, ale na ten moment nie przekroczyło to jeszcze tak jak mówię 50%, czyli ten symboliczny pułap jeszcze nie został przekroczony. Tak, ale wchodzenie na te rynki, takie jak podać przykład Malezji, powoduje dramatyczny spadek ARPU, tego wskaźnika, czyli Average Revenue Per User. Jak się oferuje w Malezji jakieś familijne pakiety za $5 dla 5 uczestników, to wiadomo, że ilość pozyskiwanych tantiem spada i ciekawe, czy to się kiedyś zatrzyma, ale to oczywiście jest pytanie chyba do serwisu. Ja może sobie przejmę inicjatywę czytania pytań, jakie były do Ciebie zadawane, Krzysztof, to dobra. Może troszeczkę to usprawni. Przemysław Tchoń pyta, gdzie można śledzić na bieżąco, na przykład jak tu widać już za pierwszy kwartał 2020 dane z DSP, jak tu pokazane liczby subskrybentów i użytkowników freemium, czy DSP to publikują, gdzie można takie dane znaleźć? Okej, więc jeżeli chodzi o Spotify, to odpowiedź jest prosta. Spotify jako spółka publiczna emituje co kwartał raporty kwartalne, w których są te szczegółowe dane opisane. I zawsze zanim zdążymy zerknąć do tego Spotify'a i na ich stronę, gdzie te raporty są po prostu upubliczniane, to zawsze warto śledzić media zagraniczne o branży muzycznej. Tutaj najszybszym, najczęściej pierwszym w upublicznianiu takich informacji i podajaniu dalej jest Music Business Worldwide. Gdzie zawsze można się, gdzie oni śledzą na bieżąco, bo to takie jest ich dziennikarska praca, śledzą na bieżąco dane upubliczniane przez serwisy, bo co jakiś czas serwisy upubliczniają te dane i od razu je emitują na swoich stronach. Więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o Spotify, to sytuacja jest bardzo prosta, bo są te raporty, to są pełne sprawozdania finansowe i tam można bardzo dużo różnych ciekawych danych znaleźć, więc polecam, chociaż lektura jest długa, bo zwykle to ma około kilkudziesięciu do 100 stron. Pozostałe serwisy, jeżeli nie muszą, to starają się pewnymi danymi nie dzielić, albo dzielić się dopiero w momentach, w których te dane są jakimś sukcesem, czyli przekroczeniem jakiegoś kolejnego progu liczby subskrybentów, czy wejściem na nowe rynki i tak dalej. Także przede wszystkim media, ale bo te media na pewno szybciej niż my jesteśmy w stanie wynajdą to, co się opublikowało przez serwisy. Kolejne pytanie pani Janny. A jak się ma do tego Twitch? Teoretycznie wiemy, że odpowiada za gry komputerowe, ale tam już też znajdziemy muzyków, którzy próbują Twitchować i zarabiać. Twitch to jest temat, który właśnie badamy, bo wraz z rosnącą popularnością właśnie pojawiło się pytanie, co z użyciem muzyki na tym serwisie. Najpierw takie pytanie pojawiło się dużo wcześniej na YouTubie, stąd powstał system Content ID, później na Facebooku i Facebook też ugiął się i zaczął płacić branży muzycznej. Następnie TikTok, z którym dalej branża muzyczna trochę się boksuje, ale serwisy, które są oparte o coś innego, a wykorzystuje się tam treści muzyczne i Twitch wiem, że również rozpoczyna ruchy w kierunku tego, aby licencjonować muzykę i opłacać ją. Natomiast to są jeszcze jakieś wczesne dyskusje i my rozmowy z Twitchem dopiero zaczynamy, więc więcej będę mógł powiedzieć o tym za jakiś czas. Natomiast najzwyczajniej w świecie Twitch po prostu chce wykorzystywać legalnie muzykę i opłacać licencyjnie treści tam emitowane. Na jakiej to będzie zasadzie, czy to będzie na zasadzie Content ID i automatycznego wykrywania tych treści, tego jeszcze nie wiem niestety, ale to wkrótce na pewno się o tym zrobi głośniej. A inny serwis na T, czyli TikTok. Jak wygląda sprawa wkładania repertuaru do TikToka przez na przykład waszą firmę? Więc TikTok, tak jak wspominałem, jest podobnym przykładem, gdzie podstawową
podstawowym celem TikToka, czy zadaniem są oczywiście social media, w których wykorzystuje się muzykę. I TikTok, problem z TikTokiem polegał na tym, że on uruchomił swoją usługę i zaczął lawinowo zyskiwać popularności na całym świecie, zanim poprosił o licencję producentów czy organizacji zbiorowego zarządzania praw autorskich. I to spowodowało pewien konflikt, ale zaraz doszło do rozmów i do szybkiego podpisywania umów, co pozwoliło na to, że ten TikTok teraz działa i są tam dostarczane treści przez dystrybutorów i przez wydawnictwa, w tym przez nasze. Więc dostarczamy tam treści do biblioteki, w której legalnie użytkownicy, tworząc te 15, 30 czy 60 sekundowe filmiki, mogą legalnie użyć treści muzycznej. I za każde tego typu użycie, co jest ważne, model TikToka jest o tyle osobnym tematem, że za każde tego typu użycie w filmie należy się płatność, a nie za ilość wyświetleń tego filmu z tą daną treścią. Jest to model nietypowy, natomiast branża muzyczna w pewnym sensie w ramach konsensusu wraz z tymi największymi się na to zgodziła i w takim systemie to funkcjonuje. Jest jeszcze pytanie, jakiś serwis Quibi od pana Przemysława. Ja nie wiem, co to jest za serwis, ale może ty wiesz, Quibi. Quibi, okej. Okay. No to muszę uczciwie przyznać, że nie znam nazwy tego serwisu, więc... Ja może proszę. Powiem. Okay. To jest serwis takich krótkich form filmowych, wyłącznie na komórkę, między 4 do 10 minut, który kontent tworzony i zlecany dla twórców, jest tam muzyka i inne formy z różnych dziedzin i w tym roku planowany jest około 1 miliard dolarów na tworzenie tego kontentu. Tam są różni twórcy, różni artyści i to są Quibi od Quick Bites, czyli takie krótkie formy właśnie do 10 minut do słuchania, do oglądania na komórce gdzieś w drodze przy okazji. Okej, okay, rozumiem. Dzięki bardzo. Przepraszam. Mów, przepraszam, ja przerwałem. Więc dzięki bardzo za to Quibi. To faktycznie jest na pewno zdecydowanie temat do pochylenia się. Zdążyłem w międzyczasie otworzyć już na Wikipedii. To z tego co widzę, jest ten serwis dostępny na ten moment tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Natomiast tak czy inaczej zdecydowanie... Nie, można go normalnie zainstalować za tam 19 zł bodajże w Polsce również. Okej. No to w takim razie są nie na Wikipedii, są nie aktualne informacje. Tylko nie ma polskiego kontentu, ale są już lokalne dla większych krajów, nie tylko amerykańskich. Jeżeli będzie to serwis funkcjonujący w podobnym sensie w oparciu o muzykę, to na pewno branża muzyczna nie popuści temu serwisowi i prędzej czy później zarówno my, jak i pozostali dostawcy treści będą do tego Quibi legalnie dostarczać muzykę. No, zwykle tak to się układa, że najczęściej te serwisy rozpoczynają działalność z wykorzystaniem muzyki, a potem branża muzyczna puka do ich drzwi i mówi hej, oddawajcie naszą część przychodu, bo przecież generujecie pieniądze, opierając się o muzykę, czyli często to jest odwrotna jest kolejność. To kolejne pytanie Roberta. Jaki jest aktualnie konkretny parytet finansowy odtworzeń na YouTube i Spotify? To tutaj Robert musiałbyś doprecyzować, bo podajesz serwisy, które funkcjonują w dwóch modelach, czyli Spotify mamy wersję freemium i wersję subskrypcyjną, gdzie każda wartość streamu jest różna, a w YouTubie to mamy też serwis wideo bezpłatny i serwis YouTube Music, więc tutaj chyba, że ty Krzysztof znasz cztery stawki, mógłbyś podać, Roberto. Chodzi mi dokładnie o cztery stawki, tak, bo pytania są z różnych stron, barykady, że tak powiem, i rzeczywiście ludzie chcą po prostu wiedzieć, mając różne sytuacje. Okej, okay, więc na podręczu niestety nie mam tych czterech stawek.
Tak jak Marek słusznie zauważył, warto pamiętać o tym, że z każdego modelu ta stawka jest różna, czyli jeden stream z Spotify, z modelu reklamowego może być 10 razy mniej niżej wyceniony niż model z modelu subskrypcyjnego, bo zależy to oczywiście od tego, ile pieniędzy w danym okresie rozliczeniowym udało się zebrać. To, co mogę podać, to jest pewnego rodzaju uśrednienie, bo tak jak mówiłem, te stawki różnią się między modelami, serwisami oraz między krajami. Czyli de facto, jeżeli patrzymy na raport, który otrzymujemy od serwisu, to tam z tych worków, z pieniędzy, z których dostajemy poszczególne części naszego przychodu, jest kilkaset, bo trzeba pomnożyć razy każdy kraj, razy każdy model i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli patrzymy na raporty dystrybuowanych przez nas artystów, czyli w dużej mierze opartych na dystrybucji na polskim rynku, to w sumie, niestety przepraszam, ale nie mogę powiedzieć w czterech tych modelach, ale w sumie, jeżeli próbować to uśrednić, to stawka za stream jeden wynosi między 0,7 a 1 grosz. Czyli te 100 tysięcy odtworzeń to jest w okolicy 700 lub 1000 zł między różnymi okresami, między różnymi serwisami. Takie bardzo grubo ciosane, więc proszę mi z tego nie rozliczać. Bardzo grubo ciosane estymacje mogę tutaj podać. Jest tylko tyle na ten moment. Ale ta stawka, Krzysztof, o której mówisz, to jest stawka za prawa pokrewne, bo kwestia praw autorskich do zaiksu to jest też coś innego, więc Robert, jeśli kiedyś zobaczysz takie zestawienia, bo one często są publikowane, to warto się temu uważnie przyjrzeć, czy to są przychody dla labeli, którzy się tymi przychodami dzielą z wykonawcami, czy to są przychody autorskie, czyli takie, które inkasuje Zajc. Te, które inkasuje Zajc, są jednak dramatycznie niższe. Chodzi mi już o przychody autorskie, już to, co jest na samym końcu, co dostaje człowiek, który wykona swoją pracę i który rzeczywiście, wiem, że oczywiście też są różne umowy, różne rodzaje procentowe z wytwórniami, ale to jest pytanie, które, takie generalne pytanie, które jeżeli muzyk zadaje, to chciałbym umieć mu na to odpowiedzieć w miarę dokładnie, bo to jest nadal taka sfera troszkę jednak dla ludzi niejasna, dlaczego 100 tysięcy, no ile to jest sprzedanych płyt tak naprawdę, 100 tysięcy odtworzeń jego płyty na Spotify'u, mniej więcej jak to się przekłada. To jest takie bardzo proste w sumie, prosta rzecz, ale ludzie mają z tym duży problem. Ale mówisz o wykonawcach czy o autorach, bo to są dwie różne rzeczy, czy o producentach. Musimy być tutaj bardzo precyzyjni. Mówisz, człowiek, który pracę wykonuje. Czy to artysta gra na... artystach, którzy wydają płyty. Z wytwórnią, która mu płaci według kontraktu udział procentowy w nagraniu. Tak, o tym właśnie... Tego się nie da powiedzieć. To prawda, że są różne umowy, ale powiedzmy, że jest to artysta, który nie ma wytwórni, który według nowego modelu nagrywa... To już odpowiadam. Te szacunki, te estymacje o tych groszach, którymi się posługiwałem, to są już przychody na wytwórni i oczywiście na wytwórni, która ewentualnie może później zapłacić artyście na podstawie swojej umowy, ale też dla samowydających się artystów, których jest bardzo wielu wśród naszej dystrybucji, którzy przychodzą do nas, posiadając właśnie prawa pokrewne, czyli prawa wytwórni, i nam je powierzają do dystrybucji, to wtedy oni bezpośrednio dostają już ten właśnie przychód wyestymowany między 1 a 0,7 grosza. Tak czy inaczej, to jest estymacja przychodu od independent do licencjodawcy, czyli tym licencjodawcą musi być wytwórnia lub samowydający się artysta w charakterze wytwórni. Dziękuję bardzo. Autorskie przychody bierze Zajc bezpośrednio od serwisu YouTube, Spotify i tak dalej. I te sumy są niestety dużo mniejsze, takie przypadające na jeden utwór. Jest na stronie Zajc-u artykuł Miłosza Bębinowa sprzed kilku lat, gdzie tak mniej więcej była ocena przychodów ze Spotify'a. To jest mniej więcej 5 streamów na to, żeby wygenerować 1 grosz, a kilkadziesiąt streamów z wersji freemium, czyli tej darmowej opartej na reklamach, żeby wygenerować 1 grosz dla twórców, których czasami jest kilku do jednej piosenki. Ile jest streamów? Musimy kończyć. Słucham?
Pardon, ile jest streamów w tym drugim modelu, w tym z opłatami już, z abonamentem? To się tak waha, to nawet do 80 może dojść. Okej. Okay. Mhm. Wersja oparta na reklamach Spotify jest strasznie mało dochodowa. Te reklamy kosztują mało, zazwyczaj Spotify się reklamuje sam na tym serwisie, w związku z tym to są niestety takie estymacje. Dobra, dziękuję. Nasz czas się kończy, więc chciałbym wszystkim podziękować, ale przede wszystkim Krzysztofowi za tą serwisną. Ja również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nas trochę to było interesujące.